Panie Marszałku, Wysoka Izbo! W lipcu 2023 roku niemiecki polityk Michael Galler z CDU w wywiadzie dla niemieckiego radia powiedział: możliwe, że w październiku powstanie nowy rząd. W Polsce oczywiście. Mam nadzieję, że moi polityczni przyjaciele wraz z koalicjantami będą prowadzili inną politykę. Przypominam, że w 2015 roku, krótko zanim PiS doszedł do władzy, miało miejsce porozumienie o rozmieszczeniu 165 tysięcy imigrantów w Polsce. Ówczesny polski rząd, rząd Donalda Tuska i Ewy Kopacz, przyjął kilka tysięcy osób. Oznacza to, że politycznie nie zależy to od samego kraju, ale od konkretnej partii, która w Polsce rządzi. Tak, panie ministrze, proszę zwrócić uwagę, że już wtedy odkryli i powiedzieli, na co liczą Niemcy. I co dzisiaj mamy na granicy niemieckiej? Otóż, szanowni państwo, media donoszą. Mamy liczby. Gdzie jest nasze polskie MSWiA? Gdzie są polskie media? Gdy mają swoje do zrobienia. Niemiecka Policja Federalna odpowiada na pytanie dziennikarki polskiej. W okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia 2024 roku Policja Federalna zarejestrowała łącznie 5 tysięcy przekroczeń osób, które nielegalnie przekroczyły granicę polsko-niemiecką. I ponad 3 tysiące osób zostały zawrócone do Polski. Panie ministrze, gdzie są te osoby? Gdzie one zostały umieszczone? Już dzisiaj państwo doprowadziliście do tego, że pakt migracyjny Niemcy wdrażają na terenie naszej Rzeczpospolitej Polskiej. Dziękuję bardzo, pani poseł. Bardzo proszę trzymać się dyscypliny czasowej. Przypominam, że mamy...